Ja jestem w parku Skaryszewskim w Warszawie, gdzie jest pięknie, słonecznie i zielono. Ty nie wiem, gdzie teraz jesteś, ale mam nadzieję, że ta zieleń i to słońce też dobrze wpłynie na ciebie. Życzę przyjemnej praktyki. Usiądź sobie na piętach. Postaraj się połączyć uda, kolana. Wyprostuj plecy. Opuść barki. Dłonie mogą być na udach. Możesz też położyć jedną dłoń na drugiej dłoni. Skieruj wzrok na jeden punkt, gdzieś tam przed sobą, na macie. Albo zamknij na chwilę oczy. Złap kontakt ze swoim oddechem. Upewnij się, że wdech i wydech są tej samej długości. Upewnij się, że jest to twój wdech i twój wydech, wygodny dla ciebie. I powoli wyciągnij ręce przed siebie i nie odrywając pośladków od pięt, połóż głowę na macie. Przejdź dłońmi, tułowiem w prawo, rozciągnij lewy bok tułowia. Przejdź dłońmi, tułowiem w drugą stronę. Rozciągnij prawą część talii. I wróć do centrum. Połóż sobie dłonie na macie, palce dłoni szeroko i klęk podparty. Na wdechu. Pozycja krowy, kość ogonowa w górę, wydech. Podwiń tą kość ogonową i spójrz na pępek kot. Wdech, krowa i wydech, kot. I jeszcze raz, wdech, krowa, mostek do przodu, broda do przodu i wydech, kot. Wciągnij pępek i spójrz na niego. Na wdechu jeszcze raz krowa i z wydechem pies z głową w tył. Podwiń palce stóp, wyciągnij się w psie. Jeżeli trzeba, popraw dłonie, stopy. Stopy na szerokość bioder, dłonie na szerokość barków i opuszczona, rozluźniona głowa. Na wdechu postaw prawą stopę między dłońmi, opuść lewe kolano. Kolano nad kostką, grzbiet stopy z tyłu możesz położyć. I połóż dłonie na biodrach. Wyciągnij w górę lewą rękę, ugnij lewy łokieć i spróbuj dosięgnąć dłonią prawą lewej ręki. Wyprostuj plecy, opuść biodra, oddychaj. Rozluźnij ręce, połóż dłonie po obu stronach prawej stopy, podwiń palce stopy z tyłu i rozprostuj obie nogi, przede wszystkim lewą. A potem spróbuj prawą. Znowu ugnij. I jeszcze raz podnieś tułów. Tym razem wyciągnij lewy łokieć przed siebie. Połóż na nim prawy, zapleć dłonie. Unieś dłonie i łokcie. Poczuj barki. Rozluźnij. Połóż dłonie po obu stronach prawej stopy. Wyprostuj lewą nogę, być może wyprostuj prawą na chwilę. Z powrotem ugnij i wejdź do psa z głową w dół. Na wdechu pozycja krowy. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. I wydech pies z głową w dół. Rozprostuj kolana, nie musi być do końca. Opuść pięty tak nisko jak dzisiaj się da i zrelaksuj głowę. I z najbliższym wdechem lewa noga, krok do przodu. Połóż prawe kolano na macie. Upewnij się, że lewe kolano jest nad kostką i
i podnieś tułów. Ręce na biodrach. Wyciągnij prawą rękę do góry, ugnij łokieć i sprawdź, czy możesz chwycić lewą od dołu. Jeżeli nie, zawsze możesz chwycić za koszulkę. Biodra nisko, mostek wysoko. Rozplącz dłonie, połóż je po obu stronach lewej stopy. Podwiń palce prawej stopy i rozprostuj kolano prawe, a może też lewe. Wyciągnij brodę za lewe kolano. I z powrotem uginamy jedno kolano, drugie kolano i podnosimy tułów. Prawy łokieć na dole, lewy na górze. Zaplątujemy dłonie, podnosimy łokcie, odsuwamy dłonie od twarzy, a biodra nisko. Poczuj barki, jeżeli ich nie czujesz, unieś jeszcze łokcie i odsuń jeszcze dłonie od twarzy. I rozplątujemy ręce, kładziemy dłonie po obu stronach lewej stopy, podwijamy palce prawej, prawa noga prosta i lewa noga prosta, też na chwilę. Ugnij lewe kolano, stań z przodu, maty w skłon. Rozstaw sobie stopy na szerokość bioder, chwyć za duże paluchy. Jeżeli się da, kolana są proste, jeżeli nie, można je ugiąć. Na wdechu jeszcze wyprostuj plecy i z wydechem zrób skłon. Rozluźnij głowę, rozluźnij barki. Poczuj świadomy oddech, twój oddech, takiej długości i takiej głębokości, jakiej ci teraz pasuje. Ostatnie chwile, jeżeli chcesz, pociągnij mocniej. I na wdechu spójrz przed siebie, połóż dłonie przed stopami, miękkie kolana, lewa noga, krok do tyłu, wojownik jeden. Wyciągnij w górę ręce, opuść biodra. Jeszcze jeden wdech z wydechem, spleć palce dłoni z tyłu, wyprostuj łokcie i na kolejnym wydechu pochyl się po wewnętrznej stronie prawego uda, odsuń dłonie daleko. Ostatnie chwile, przyciągnij ręce jeszcze za głowę, a potem rozpleć je, połóż na macie, wejdź do psa z głową w dół i od razu lewa noga, krok do przodu, wojownik pierwszy na drugą stronę. Wyciągnij w górę złączone dłonie i spójrz na nie. Skieruj pępek do przodu. Jeszcze jeden wdech z wydechem. Przenieś ręce za plecy, spleć dłonie, wyprostuj łokcie i skłon. Mostek w stronę maty, dłonie daleko od pleców. Ostatnie chwile. I rozplatamy dłonie, stopy z przodu maty. I jeszcze raz chwyt za duże paluchy. Wdech, broda do przodu i z wydechem skłon. Ostatnie chwile, jeżeli chcesz, pociągnij troszeczkę mocniej. Skieruj czubek głowy bliżej maty, a brzuch bliżej ud. I puszczamy duże paluchy. Uginamy kolana, rozstawiamy stopy szerzej, palce na zewnątrz i wejdziemy sobie do malasany, kierując kolana delikatnie na zewnątrz. Połóż dłonie przed sobą, rozluźnij głowę, rozluźnij barki. Na wdechu powoli zacznij unosić głowę, przełóż ręce do tyłu i usiądź. Upawista konasana, nogi szeroko. Spróbuj je wyprostować. Spróbuj też wyprostować plecy. Przełóż dłonie między uda i miękko pochyl się do przodu. Możesz patrzeć przed siebie, a możesz pochylić głowę.
Zostań jeszcze na 3 oddechy, jeśli chcesz, wyciągnij się dalej. 2. I 1. I powolutku zaczynamy wycofywać się z pozycji. Dłonie pod kolanami, stopy razem. Kładziemy się na plecach. Podsuń troszeczkę pośladki do pięt. Supta Baddha Konasana. Rozluźnij biodra. Wyciągnij ręce przed siebie, zapleć kciuki i przeciągnij się. Znów wyciągnij ręce przed siebie, zmień zaplecenie kciuków i jeszcze raz dłonie daleko od stóp. Wróć dłońmi w stronę bioder. Postaw stopy na macie, na szerokość bioder i podnieś biodra wysoko w górę. Wsuń troszeczkę barki pod plecy i zapleć dłonie pod plecami. Mostek do góry, biodra do góry. Jeszcze 3 oddechy. 2. I 1. Rozpleć dłonie, miękko połóż kolana, połóż biodra na macie i przyciągnij kolana do brzucha. Ręce szeroko. Nogi wysoko. Dół pleców dociśnięty do maty. I swobodny oddech. I nogi szeroko. Rozluźnij biodra. Rozluźnij twarz. Rozluźnij barki. I znów łączymy stopy. Zostajemy jeszcze na 3 oddechy. 2. I 1. Ugnij kolana przy brzuchu, ale nie stawiaj stóp na macie i przełóż nogi na prawo. Kolano blisko prawego łokcia. Możesz odwrócić głowę w lewo. Głowa do centrum, nogi do centrum. Wyprostuj na chwilę nogi w górze. Nogi mocne, brzuch możesz rozluźnić lekko. Ugnij nogi w kolanach. I połóż kolana z prawej strony, blisko prawego łokcia. Głowę możesz zostawić centralnie, ale jeżeli nie masz kłopotów kręgosłupem szyjnym, spójrz w lewo, kładąc lewe ucho na macie. Rozluźnij się w pozycji. I głowa do centrum, nogi do centrum. Wyprostuj nogi w górze, dociśnij dół pleców do maty. Stopy wysoko i wyraźnie zaznaczone łuki stóp. Ugnij nogi w kolanach i przełóż je teraz na lewą stronę, kolana blisko lewego łokcia. Głowę możesz odwrócić w prawo. Głowę do centrum, nogi do centrum. Jeszcze raz wyprostuj nogi w górze i nogi szeroko. Rozluźnij biodra. A nogi są mocne. Jeszcze 3 oddechy. 2. I 1.
I połącz stopy w górze. Zostań tutaj jeszcze na trzy oddechy. Dwa. I jeden. I ugnij kolana, przytul kolana do brzucha. Zwiń się w kuleczkę. Przyciągnij mocno uda do brzucha. Delikatnie zbliż brodę w kierunku gardła. A potem miękko połóż się na macie, w siawasanie, w relaksie. Zamknij oczy. Pozwól, by ciało się rozluźniło. Pozwól, by stopy opadły na boki. Pozwól, by twarz się zrelaksowała. I zostań tutaj chwilę w kontakcie ze swoim ciałem, ze swoim oddechem. Tak długo, jak tego potrzebujesz.